Krzysiu, no dzisiaj okazałeś zwycięstwo nad Śląskiem 4-1. Patrząc na skład Śląska, no to chyba nikt się tutaj w Legnicy nie spodziewał takiego wyniku. No myślę, że nie, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, nasze aspiracje to gra w Ekstraklasie i musimy z takimi drużynami jak Śląsk grać jak równy z równym. No i myślę, że dzisiaj tak było. No. My byliśmy skuteczniejsi od Śląska, Śląsk grał nieźle piłką, ale do 16 metra, a my mamy z kontry dosyć skutecznie i tak się skończyło, jak się skończyło. Dla Ciebie ten mecz chyba miał wyjątkowy smaczek, bo widziałem, że przywitałeś się serdecznie z kilkoma kolegami na boisku. Tak, tak, oczywiście. No, spędziłem 8 czy 9 lat w Śląsku, także to jest praktycznie cała piłkarska kariera i na pewno sentyment duży do tego klubu, do chłopaków, których znam bardzo dobrze, także mam wielu tam kolegów, przyjaciół, także na pewno duży sentyment i duża przyjemność była dzisiaj zagrać z byłymi kolegami. No z kolegami teraźniejszymi jeszcze. Ten mecz to można powiedzieć taki sygnał wysłany w Polskę, że uważajcie, bo Miedź Legnica naprawdę będzie się liczyć w walce o awans? No myślę, że my ten sygnał już wysłaliśmy w pierwszej rundzie, w pierwszej lidze i myślę, że ci, którzy oglądali uważnie pierwszą ligę, widzieli, że trzeba się z nami liczyć. A to tylko potwierdziliśmy to i na pewno wiadomo, że jeszcze jest troszkę mankamentów do poprawy. Ten mecz nie był idealny, aczkolwiek wynik bardzo dobry i myślę, że zgłosiliśmy aspirację na pewno do Ekstraklasy. We wtorek Lech Poznań, który niedawno przegrał z Flotą Świnoujście. Będzie szansa na powtórzenie takiego wyniku jak ze Śląskiem? Myślę, że możliwe to jest. Wiadomo, że trzeba to potwierdzić w meczu z Lechem. Czy ten mecz ze Śląskiem nie był przypadkiem? Ja uważam, że nie, ale to trzeba będzie potwierdzić na boisku.